Czas na prognozę pogody w pytaniu na śniadanie. Marzena Kawa, dzień dobry. Hitem na pewno jest dzisiejsza prognoza pogody, bo możemy nareszcie zobaczyć słońce i to nawet bezchmurne niebo. A zawdzięczamy to piękne, słoneczne, bezchmurne niebo wszędzie na północy kraju i także częściowo w centrum Wyżowi o imieniu Adam. Adamie, dziękujemy ci, że jesteś nad Polską, bo właśnie dzięki temu, że jest centrum tego Wyżu nad Polską, możemy liczyć na dużo pogodnego, słonecznego nieba, ale jednocześnie na niską temperaturę. Jest mroźno. Napłynęło do nas zimne powietrze z północy i z północnego zachodu. I teraz na termometrach mamy minus 8 stopni w Szczecinie. W Świnoujściu bardzo podobna temperatura, 6-stopniowy mróz w Poznaniu, także w Warszawie. Minus 4 w Suwałkach, w Lublinie, minus 3 w Łodzi i w Gdańsku. Lekki mróz, bo do minus 1 stopnia na Dolnym Śląsku. 0 na południu, ale tu jeszcze zalega front atmosferyczny. Zachmurzenie jest znacznie większe. Chwilami będzie można zmoknąć. No i pojawiają się także opady deszczu ze śniegiem, a w górach sypie sam śnieg. Ciśnienie jest wysokie. Tak wysokiego ciśnienia nie mieliśmy od prawie roku, 1022 hektopaskale i jeszcze będzie rosło. W ciągu dnia zobaczymy nawet do 1023-24 hektopaskali. Nadal na północy będzie piękne słońce. W centrum również jest szansa, że będzie zza tych chmur przebijało się pogodne niebo. Na południu większe zachmurzenie, temperatura od 1 do maksymalnie 3 stopni. I jutro ciąg dalszy tej samej wyżowej pogody. A jeszcze jedna rzecz. Marznące mgły na Kujawach mogą się gdzieniegdzie pojawiać, także na Podlasiu. Jest chłodniej, ale tylko do środka. W połowie tygodnia znów pojawią się fronty, będzie padać, napłynie cieplejsze powietrze. No i dzisiaj będzie dużo w prognozie pogody także o wiośnie, bo wiosna już zaczęła dawać o sobie znać. Do zobaczenia.